Ziomeczku, ziomeczki, z tej strony Szybki Banan. Witam was na serwerze mindfox.pl. Będziemy nagrywać Wojownicy Fałsz Potwory i dziś wam zaprezentuję jeszcze kilka rzeczy dotyczących aktualizacji, którą niedawno wydałem. Zaczniemy od Młoda Tchora, ale na wstępie chciałbym wam powiedzieć, że no tak, nagrywam po raz kolejny Wojownicy Potwory z tego względu, iż zrobiłem tutaj dosyć poważną aktualizację, która wymaga troszeczkę wyjaśnień, troszeczkę informacji i tak dalej. Dlatego też nie bądźcie źli z tego względu, że jest ostatnio mniej odcinków, a te odcinki są też głównie poświęcone Wojownikom Potworom z tego względu, że chcę do końca zakończyć tę aktualizację. W ostatnim odcinku chyba z dwa takie komentarze może dziś mi się tam pojawiły, że znowu Wojownicy Potwory. Ja wiem, że część uwielbia ten tryb, a część tak, no troszeczkę. I oni by szczerze mówiąc woleli, nie wiem, Wojownicy Dusz czy na przykład GTA. I to też się na pewno pojawi. W GTA w sumie też zrobiłem kilka aktualizacji ostatnio. No ale to nie ma znaczenia. Ja wszystkiego też nie nagrywam, bo jak są jakieś mniejsze update'y, to o tym zazwyczaj nie mówię. W GTA na pewno naprawiłem questy na wszystkich serwerach, bo były troszeczkę zbieżne informacje, ale już o tym wam teraz powiem przynajmniej. Były tam czasem informacje, że trzeba zabić 10 policjantów, tak naprawdę trzeba było zabić 20 i dlatego wydawało wam się, że te questy na przykład nie działają. Ale też to poprawiłem na wszelki wypadek, żeby już nie było jakichś problemów. Mało tego, na GTA też poprawiłem NPC-ki, kiedyś się dało je przesuwać i wiadomo, był jakiś gościu z questami, dało się strzelić w niego bazuką czy z działka obrotowego i on nagle się przesuwał i był gdzieś bardzo daleko. I później nie umieliście go znaleźć, bo nie wiedzieliście, gdzie on właściwie jest. A prawda jest taka, że on mógł być w dowolnym miejscu. Mogliście go tak ukryć po prostu, że nikt by go już nie znalazł. Naprawiłem to teraz, jeśli NPC-k się przeniesie w jakieś inne miejsce, to on sobie sam wróci do tego miejsca, w którym był wcześniej. Dlatego to będzie też taki fajny bajer, jeśli chodzi o GTA. Ale dobra, jesteśmy na Wojownicy Potwory, tym się zajmijmy. Chowam buteleczki i wpisuję Tchor. Wpisuję Tchor, chociaż wiem, że to jest Tor, tak? Już wiem, w komentarzach mnie tyle razy poprawialiście, że mam świadomość, że to jest młot Tora. Wpisuję Tchor i mam młot Tchora. Tora. Co my tu mamy? Mamy te dwa taki, ten i ten. Część z was już sobie kupiła te młoty. Te młoty były na dwóch trybach. Są na dwóch trybach. Na MC Survi oraz na Mindfox.pl. Na tych dwóch serwerach one są już dostępne. Tylko te młoty nikomu nie działały z osób, które je kupiły. Krótko mówiąc, nie działały wam dwie rzeczy. Nie działały wam te pioruny, nie zadawały ataku i nie zadawał wam atak ten rzut piorunem czy młotem, czyli coś takiego. To nie zadawało ataku. Dzisiaj dopiero to naprawiłem, tak więc jeśli ktoś miał przez ten tydzień ostatni ten młot, to jeszcze mu nie działał w pełni. Mieliście ten młot, ale nie mogliście z niego korzystać. Teraz, jak będziecie atakować, będzie wszystko bez problemu. Dlaczego tak się działo? Szczerze mówiąc, sam nie miałem zielonego pojęcia. Mi to działało, jak ja nagrywałem, jak ja prezentowałem, ale ja mam operatora, dlatego ja mam też troszeczkę inne uprawnienia. I nie chodzi o permisję tutaj w tym przypadku. Jako iż miałem operatora, to część pluginów po prostu nie sprawdzała mnie pod wieloma kątami. Przykładowo, nie wiem, No Cheat Plus nie sprawdza, czy mam cheaty. No i tak, i to był główny problem. Musiałem napisać taki specjalny bypass do No Cheat Plusa, który nie będzie sprawdzał młota Tora, bo prawda jest taka, że No Cheat Plus uznaje młot Tora jako cheat i dlatego on wam nie działał, on był blokowany przez plugin po prostu. Dzisiaj zrobiłem aktualizację na MC Survi i na Mindfoxie, teraz na pozostałych trybach też taką aktualizację bardzo szybko zrobię i młot Tora już wam działa, bez problemu będziecie mogli atakować potworki. Co jeszcze? No to chyba tyle o młocie Tora, co chciałem wam powiedzieć. Ile do tam do ataku? Jeszcze 200 sekund, to spokojnie jeszcze sobie będę mógł porozmawiać. Jeśli chodzi o te ochrony, ja już je prezentowałem na ostatnim odcinku, ale one są naprawdę przekozackie i bardzo dobry wpływ mają na samą rozgrywkę, ponieważ teraz już nie ma tutaj takiego super kampienia, że tutaj jest gruba potworów, graczy, która się leje całkiem pod respem i nabija sobie fragi puste. To było totalnie bez sensu, szczególnie dla potworów, oni denerwowali się, bo każdy, wiadomo, jak jednego gościa zabił, miał rage, miał ten moment, w którym jest się potężnym. Przypominam, że jak się zabija jednego potwora, to przez półtorej sekundy ma się taką potężną siłę, że następnego potwora praktycznie na strzała weźmiecie. No jeśli będziecie tak zabijać jednego po jednym, to macie cały czas ten rage, czyli cały czas będziecie mieli tą siłę, to wzmocnienie. Widzę, że wszyscy za mną biegają i to tak totalnie. Vortex. Uciekamy sobie. No i co jeszcze? Co jeszcze naprawiłem na tej mapie? Bo jeśli chodzi o tą mapę, ona jest już grana na wszystkich serwerach Mindfoxa.
Czyli na wszystkich trzech serwerach Mindfoxa wojownicy potwory. Na pewno naprawiłem tutaj... Było sporo rzeczy. Zacznijmy od świątyni może, bo świątynia już jest też poprawiona i nie wygląda tak, jak wyglądała. Też teraz już jest zabudowana pewnie, ale nie wygląda tak, jak za pierwszym razem. Ona była wcześniej mocno uboga, powiedziałem, że ją też tam poprawię. Na pewno poprawiłem dużo miejsc, w których gdzieś się coś naprawia. A, jeszcze to miejsce ze żwirem. O, już pamiętam. Dobra, zaraz sobie tam wskoczymy. O, nikt świątyni... Wow, wbiłem się w dziurę. Tutaj macie świątynię. Tutaj macie świątynię. Jak widzicie, jest ona obrobiona takim szkłem, a tutaj możecie sobie ją obryć naokoło. Tutaj jest też to miejsce, w którym mamy ten... No, ender block. I zobaczcie, co się stanie. Ja sobie przyzwiem wodę, przyzwiem wodę, żeby nie szukać za długo. Szukajmy wody. Na końcu powinna być. Boże, jak już wody nie potrafię znaleźć, to ze mną na początku. To ze mną bardzo źle jest. Cholera, w tym trybie akurat nie nie będę mógł przynieść, ale 3, 7, 3, dobra. GMS. Aj, 3, 7, 3. Okej, okay. I macie tą wodę. Ja o tym wspominałem, ale tego nie pokazywałem. Możecie poprzez telekinezę dowolną klasą zamienić tą wodę w expa. Wystarczy, że będziecie patrzeć na te bloki tutaj, przy świątyni i klikać w nim lewym przyciskiem. Zobaczcie, klikam raz i mam od razu buteleczkę expa. Sobie zwolnię całe inwentory, żeby wam pokazać i patrzcie, klikam sobie bardzo szybko, pyk, 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 pyk. I co sekundę mam jedną buteleczkę expa. Nie muszę tam nawet podchodzić, więc znajdujecie jakieś źródło, z którego jest widoczny buteleczki, z którego jest widoczna świątynia i sobie tak buteleczki expa tworzycie, a później sobie wiadomo, rozbijacie i macie troszeczkę leveli na to, żeby poenchantować i tak dalej. Okej, okay. Myślę, że jedna prezentacja była. Możecie na całą długość tej świątyni, nie musicie dokładnie w ten blok celować, który pokazałem, możecie też tutaj, zobaczcie, i też wam zaliczę na dowolny element tutaj spodu świątyni i to działa na każdej mapie, na każdej. Oczywiście na razie nie, to działa już w sumie wszędzie, nie na razie gdzieś, tylko działa to wszędzie. Ktoś tu chyba motora ma, bo jakieś błyskawice szły. Jeszcze przedmioty sobie powkładam. Okej, okay. Co jeszcze zostało naprawione? Zostało naprawione to miejsce ze żwirem, ponieważ wcześniej się tam kopać nie dało, czyli tutaj. Tu się wcześniej kopać nie dało, była blokada, ja wam powiedziałem, że na górze jest nasz enchant i takie dalej, takie bajerki, ale się nie dało. Ale teraz widać, już ktoś wykopał i swobodnie możecie po schodach sobie przejść na samą górę. To było śmieszne, patrzcie, kto da Vortex za 1000, aha, za 100, przepraszam. No jakby dał za 1000, to by było bardzo drogo, ale za 100 rozumiem. To jest też fajny biznes, zauważyłem, dla graczy. Gracze sobie zrobili z przedmiotów mega biznes, czyli krótko mówiąc, jak ktoś sobie zamówił SMS-em Vortexa, a ktoś inny na przykład go nie ma, bo go, no nie ma kasy na przykład na SMS-a, czy go nie stać po prostu, no to po prostu wynajmują sobie jakby na jedną rundę za jakieś małe opłaty. No to jest ciekawe, fajna ekonomia dla tych kozaków, szczególnie dla takich osób, którzy mają cały zestaw, to się opłaca, bo to oni sobie szybko wtedy dorabiają. I prawda jest taka, że oni kupują sobie, powiedzmy, pierwsze kilka przedmiotów. No, przedmioty za SMS-a, powiedzmy, kupią wszystkie, ale jeśli chodzi już o bogów i inne klasy, czy inne przedmioty za dolary, to oni już dolarów nie kupują specjalnie, tylko odblokowują je właśnie za zdobyte dolary. O, zobaczcie, ktoś już tam z młotem Thora, nieźle, Thora, nieźle miata. Podejdziemy bliżej, zobaczymy, jak to wygląda. No w sumie spróbujemy wygrać, gram. Ja sobie przywołam jako VIP Emerald. Przywołam sobie emeraldowy secik i super. No i będę grał samym młotem Thora i Vortexem. Tak jest. Żadnego Inferno, nic takiego nie będę używał. Zobaczcie, on tam miota nieźle tym torem, nie? To naprawdę, naprawdę sporo zabija. Ja ten młot i tak ograniczyłem do 15 kratek. Wcześniej na początku samym, on był do 25, to był hardcore. A, jednak i tak poparcie. Kampion przy spawnie, ale już nie tak odważnie i nie w takiej ilości jak kiedyś.
No tak, bo on jeszcze ma 15 kratek, czyli powiedzmy stojąc tutaj, to i tak daleko dość przed siebie jeszcze można nie walnąć. No, dlatego z tym młodym jeszcze trochę kampią panowie. Ale na szczęście ten młot Thora jest dopiero potężny, kiedy się zabije przynajmniej... O, krowa. Przynajmniej jednego potwora. Jak zabijecie jednego potwora, później robicie te błyskawice, to one robią totalną masakrę. Ale na początku, jeśli po prostu jest jeden potwór, walniecie go błyskawicą, to on nie zginie od razu, więc to też nie jest takie super potężne. Ale wystarczająco. Okej, ja może nie będę nawet atakował, poczekam, jak się gra rozwinie. Dopiero zaczął się atak, więc na razie każdy pewnie będzie się tam właśnie bił przez parę minut. Ja poeksploruję jeszcze mapę i wam zaprezentuję kilka rzeczy, których nie zrobiłem na pierwszym odcinku. Jeśli chodzi o tą mapę, ja ją będę już wgrywał powoli, myślę, na inne serwery, ponieważ takie pytanie na pewno w odcinku też gdzieś pojawi się. Będę ją powoli wgrywał i myślę, że do końca tego tygodnia ta mapa się pojawi wszędzie. Ja mam w planie wdrążenie jeszcze jednej mapy i już zacząłem powoli budowę jej, ale to jeszcze mi też na pewno chwilę zajmie. Co my tu jeszcze mamy? Czego wam nie pokazałem? Pobiegniemy sobie dalej. A, wspominaliście, że ta jaskinia jest przeogromna, przeduża. Owszem, jest naprawdę bardzo duża, ale taka też ma być. Zobaczmy tutaj. Mamy pełno bloków złota, pełno bloków diamentów, emeralda. Z tego wszystkiego wypadają złote sztabki, które wam pozwalają później zrobić sobie jakiś wypunek. Oprócz tego macie expa. Jeśli powiedzmy tutaj się pojawi z 20 osób, no to te surowce są wystarczające, szczerze wam powiem, bo tutaj można też expić, to nie jest tylko, że 10 sztabek się wykopie i wszystko. Zakopanie również zostaje expa, o tym już wspominałem w ostatnim odcinku, ale warto podwójnie przypomnieć, dlatego no to jest alternatywa na zdobywanie expa. Pamiętajcie, że gracz ma troszeczkę trudniej, bo nie ma od razu super kozackiego ekwipunku, jeśli nie macie VIP-a, nie macie odblokowanych jakichś dodatkowych przedmiotów, to musicie się troszeczkę bardziej postarać i to jest właśnie wyjście dla was. Zrobiłem taką mega dużą kopalnię, żeby każdemu starczyło na zenchantowanie swoich przedmiotów. Tak jest. Co my dalej mamy? Dalej mamy klej. Już biegać nie mogę. Tordy by się przydał. Super. Dalej mamy klej w tej kopalni. Teraz już tego kleju nie da się wykopywać. Wcześniej się też dało. Poprawiłem to. Wydaje mi się, że poprawiłem generalnie wszystkie bugi na tej mapie. Być może jeszcze coś zostało, ale ja też wszystkiego nie jestem w stanie sam zmonitorować, ponieważ błędów na tej mapie było naprawdę sporo. Ja sobie wyłączę jeszcze te informacje na czacie o tych cheatach. Jak robiłem testy, to potrzebowałem. Teraz już mi jest to zbędne. Chociaż nie będę tego wyłączał. Dobra. Z tego względu, że ja pewnie włączyłem tą opcję na wszystkich serwerach w tym momencie, więc i tak będę musiał troszeczkę więcej plików przekopać. Róg jeszcze by mi się przydał. Tak, róg przywołam, żebyśmy szybciej, tak jest, przebiegli się i seksplorowali całą tą mapę. Zobaczcie, ona jest przegromna, naprawdę przegromna. I to jest ostatni pokój, zobaczcie, taki przeogromny. Ostatnio tak pobieżnie go pokazałem, zaprezentowałem. Teraz tak pobiegniemy na spokojnie. O, zobaczcie, tutaj mamy tego Enchanting Table. Akurat młota nie zenchantujecie. Ostrość, nie wiem czy powiedziałem wam ostatnio, ostrość 3, odrzut 3 ma młot, więc może jak ktoś jest blisko, uderzycie jak nie błyskawicą, to bynajmniej na daleką odległość odepchacie swojego wroga. No i tu mamy te kopalnie, o których wam też mówiłem, nie? One są naprawdę bardzo dużo, tu stąd jeszcze ich nie widać. O, ale tu już są naprawdę kozak mega dużo. Tutaj z jasnopyłu też macie sporo, więc będziecie mogli sobie później robić miksturki krzywdy, jeśli gracie na przykład chemikiem. No, jak widzicie, Szymek tam nieźle fragi sobie zdobywa tym młotem Thora. Ja się spodziewam, że większość osób, które akurat gdzieś tak szybko mają młot Thora, to zamówiły po prostu go dolary SMS-em i po prostu sobie odblokowały, ponieważ jest kilka osób, które od razu praktycznie po wprowadzeniu go gdzieś tam miały. Młot Thora też się pojawi na pozostałych serwerach, myślę, że na dniach, tak samo jak ta mapa, ponieważ mapa jest już gdzieś skończona, młot Thora już też działa w pełni, dopiero od dzisiaj, co prawda. Lagi? Nie wiem, ja lagów nie mam, może w zwarciu gdzieś tam walczy ktoś, to mu troszeczkę bardziej laguje.
Coś jeszcze zmieniłem, myślę, czy jeszcze wam o czymś powiedzieć, ale chyba nie. Więc dobra, ja już nie będę gadał w tym odcinku, bo gadam cały odcinek. Teraz zmienimy się walką i do końca odcinka już tylko walka. Widać, już mamy 8 potworów, po swojej stronie 7 i spada to. Czyli jednak potwory, ohoho, już atakują nam nawet zamek. Gdzie ten Blaze? Tam jest. Tu jeszcze jeden szkielet. O kurde, leją nam świątynie. Trzeba szybko zabić jednego potwora i błyskawicą wykończyć całą resztę. O, zobaczcie, jest tutaj sporo ich. Blaze'a mamy, po plecach nas polał trochę. O, jeszcze mag. No, dostali trochę. No i to jest dobre, widzicie, na odległość fajnie się atakuje. Kurde, za dużo bossów, 3 bossów naraz. Blaze, mag i Witcher. No to grubo. A, gdzieś rzuciłem daleko młot. On jeszcze do mnie nie wrócił, fuck. Muszę uciekać. Nie, zwrócił, ale trochę późno! Kurde, muszę zwiewać i to poważnie. Jak to mi się uda zjeść, to będzie kozak. Uda się? Uda, tak, uda, o, fuck! Ale fart! Dobra, i teraz lejemy. Lejemy dwóch bossów. No to będzie fajne starcie. Mottora kontra bossowie. No, trochę mam streeta. Jest! Dostał w końcu. Błyskawicą na szczęście go wykończyłem. Jak widzicie, młot Thora jest nawet kozacki na bossy. O kurde, ty Witcherze, Blaze, no, wiesz jak grać. Jest, dostał. Jest, pięknie. Pięknie, pięknie. Dobra, biegniemy do świątyni. Zostałem tylko ja, fuck. Może mi się nie udać. Cholera. Muszę tutaj zabić kogoś, chociaż jednego, to wszyscy padną przy okazji. Ojej, jak tutaj ciemno. Jak tutaj ciemno. Dobra, mikstureczki. Jak widzicie, bycie chemikiem jest też kozackie. No to są miksturki chemika. Nie, pół serduszka! No ale zwialiśmy fajnie. Inferno plus Vortex to jest dobra kombinacja. Polecam. Polecam Max Kolonko. Pyk. Pół serduszka, no to nie polecam. Nie polecam. No, fuck. No, tak się to już musiało skończyć. Zresztą 240 sekund bym nie wytrzymał bez życia. Nie udało się. Trudno, potwory wygrały. Ale myślę, że była to fajna gra, fajna prezentacja. Na pewno zobaczyliście, jak Mod Thora działa. Mimo, że no, grałem dopiero pod sam koniec gry. Na prezentacji to się miało zakończyć i aktualizacja tej mapy. Mam nadzieję, że ten update i to, co dopowiedziałem, będzie wystarczające. W razie, jeśli pojawią się dodatkowe pytania, zapraszam do komentarzy pod filmikiem, to wtedy na pewno coś ekstra dogram. Jeszcze raz dzięki, no i do usłyszenia. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia na serwerze.